Jeremiasz pisze o swojej ojczyźnie. A więc ojczyzna musi być bardzo ważna, skoro prorok pisze o niej, skoro Duch Święty mu to dyktuje. A pisze tak o Jeruzalem. Kiedy wyjdę na pole, oto mieczem pobici. Kiedy wejdę do miasta, oto klęska głodu. Nawet prorok i kapłan błąkają się, nie wiedząc, co mają czynić. Bardzo podobne jest to do dzisiejszej sytuacji. I niestety często nawet prorok i kapłan obecnie nie wiedzą, co mają robić. Tak wszyscy są zakręceni. Bo zabrakło modlitwy i zaprzestano przestrzegania przykazań. Bo robi się sprawa Bożego śmiech albo dodatek do życia.